Cześć, siemaneczko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć drugą część narzędzi, multinarzędzi, 4 w jednym, marka Dedra, symbol, model DED 7193V, do którego należą po prostu podkresywarka, nożyce do żywopłotu, kosa i wykaszarka. Czyli takie narzędzia 4 w jednym. Po pierwszych testach, jeżeli chodzi o nożyce do żywopłotu, to w pierwszej części pokazuję, jak one działają, jak to jest. Zbudowane, naprawdę solidna konstrukcja, a w drugiej części zajmiemy się podkrzesywarką. To jest taka piła gałęziówka elektryczna na wysięgniku, czyli ona posiada dzielony wałek, który łączymy z mechanizmem napędowym. Prędkość obrotowa tutaj właśnie tej głowicy na wyjściu to jest 4500 obrotów na minutę. Jeżeli chodzi o nożyce, to na wyjściu tutaj mamy prędkość obrotową, bo tu są przełożenia 1200 obrotów na minutę. Tutaj mamy osłonę, którą musimy zdemontować, żeby założyć prowadnicę i łańcuch. Czyli powtórzę parametry z pierwszej części. Także tutaj mamy na wyjściu 4500 obrotów na minutę, zbiorniczek 160 ml. Podziałka łańcucha 3/8, średnice, jakie możemy ciąć przy pomocy tego łańcucha i tej prowadnicy, to mamy 180 mm, 7 metrów na sekundę, a długość tej prowadnicy to jest 20 cm. Tutaj mamy łożyskowaną. Dodatkowo tą okrzesywarkę możemy regulować. I w tej pozycji mamy 0 stopni. Maksymalnie przekręcamy i mamy 90 stopni względem wałka. I tu mamy blokadę. Mamy 1, 2, 3, 4, 5 pozycji możliwości regulacji. Tu, jak widać, mamy naciąg łańcucha. Łańcuch ostry jak brzytwa, ale wszystko co nowe to jest ostre. W ogóle nie dociskamy, tak żebyśmy mogli naciągnąć odpowiednio łańcuch. Nie za mocno, ani nie za słabo. Tak już może być. I dokręcamy teraz tą osłonę i prowadnicę. I tutaj mamy osłonkę do transportu. No teraz musimy zdemontować nożyce. Po prostu odkręcamy tą część wałka. Tu mamy blokadę. I łatwo wysuwamy. Zablokowało się. Przekręcamy do tego momentu, kiedy tutaj nam wskoczy. I blokujemy. Zastosujemy te same akumulatory co przy nożycach. Zobaczmy stan naładowania tych akumulatorów. I mamy trzy kreski dalej, czyli te wszystkie cięcia nożycami nie spowodowały ubytku na akumulatorze.
musielibyśmy to wycinać kilka razy dłużej przy pomocy zwykłego sekatora, a nawet sekatorem byśmy nie dali rady. Także taka piła to jest naprawdę super rzecz. No i żeby zrobić fajne ujęcia, to właśnie musimy takie coś zastosować. A jak zajdzie taka potrzeba, to jeszcze nawet taką grubą dechę przetniemy. Na tych dwóch akumulatorach jeszcze żeśmy cięli nożycami do żywopłotu i dalej mamy trzy kreski. Ta już jest troszeczkę jaśniejsza, jedna kreseczka. Ostry łańcuch. No i tyle cięć, co właśnie żeście widzieli, to zrobiliśmy dzisiaj tą piłą, tą okrzesywarką, podkrzesywarką. Także naprawdę bardzo dobre narzędzie. Bardzo dużo czasu zyskaliśmy dzięki temu, że jest wysięgnik i nie musieliśmy gdzieś tam po drabinie chodzić. Cały komplet kosztuje ponad 1200 zł. To wydaje mi się, że opłaca się bardzo, bo mamy trzy narzędzia po prostu jakby w jednym. I mocne narzędzie na 36 V. To była druga część. Niebawem będzie trzecia część. Trzecia część to będzie kosa, podkaszarka. Także siemanko, cześć.